Chilik, Szostrowiec, Czerwony Kask, Łukasz, Szczepaniak, Boxing, Dąbrowa Górnicza, kask niebieski, waga 66 kg. Pojedynek numer 12, a więc pomału zbliżamy się do półmetka niedzielnych zmagań. No i popatrzmy, co zaprezentuje nam Head Healy i Szczepaniak. No dzisiaj było też już trochę tych rozstrzygnięć przed czasem, co warto zauważyć, bo wygrał Kamil Urbański przez TKO, przed chwilą Maciej Kieler, a wcześniej Maciej Szegda, Eryk Okoński. A więc te zawody stoją na razie pod taką batutą rozstrzygnięć przed upływem regulaminowego czasu. Miał teraz okazję Head Healy skontrować Szczepaniaka, który dość nierozważnie poszedł do przodu. Teraz ponowienie tego samego schematu. Lewy sierpowy, gdyby tak wystrzelił Head Healy lewym sierpowym na nabiegającego Szczepaniaka, to byłaby to akcja na pewno skuteczna i widoczna. Ach, zahaczył Szczepaniak tym razem zawodnika Krzyżostrowiec, ale widać też, że Łukasz stara się cały czas być w ruchu, rusza się na lewo, na prawo. Head Healy raczej bardziej stabilny w tej pozycji i króciutkie dwa uderzenia. Widać, jaka jest różnica właśnie między takimi szybkimi ciosami zadawanymi jakby naturalnie, a uderzeniami, które za wszelką cenę mają przeciwnikowi wyrządzić krzywdę i które są przez to sztywne. Na razie dużo chaosu w tym pojedynku i ktoś musi tę walkę uspokoić. Krzyżostrowiec i Boxing Dąbrowa Górnicza po raz pierwszy. Dzisiaj oba kluby. Ale nie po raz ostatni. Przedostatnia walka wśród kadetów. Potem już czekają nas juniorzy i juniorki. Druga runda, Head Healy i Szczepaniak. Po cichu liczę, że może ta walka nieco się uspokoi i z takiego chaosu przejdziemy do bardziej płynnego boksowania. Chciał właśnie przed chwilą Head Healy wypalić lewym sierpowym i zrobić taką akcję, o której mówiłem w pierwszej rundzie, a więc próba złapania Szczepaniaka. Ale musi Łukasz zadawać ciosy, nie samo kiwanie, nie samo poruszanie się po ringu, ale także celne uderzenia, tak jak teraz po dole. O, i widzimy problemy Head Healy i jego kask. Taką można byłoby przypowieść po tej akcji opowiedzieć. Ach,
ładnie trafił Szczepaniak prawym, ale przyjął to wszystko godnie, po męsku. Patryk Hetchili. Słyszymy trenera Łukasza Szczepaniaka, żeby atakował na korpus, żeby nie przepychał się z Patrykiem. Wniosek na pewno słuszny. No teraz tylko realizacja, oczywiście to tylko jest w duży cudzysłów wzięte, bo najtrudniej jest jednak umieć realizować polecenia swoich trenerów. Najlepsi pięściarze mają w sobie coś takiego, że w lot chwytają uwagi, te konstruktywne uwagi swoich szkoleniowców, jednak to jest trudne, bo wymaga odpowiedniego przeglądu pola, używając może języka bardziej piłkarskiego, i oczywiście odpowiednich umiejętności także. Trzecia, ostatnia runda Hetchili i Szczepaniak. Kategoria do 66 kg. Jeszcze chwila, zapomnieliśmy o ochraniaczu na zęby dla Hetchiliego. Aj, ładnie, ładnie Szczepaniak. Najpierw lewy na dół, potem lewy na górę. Znowu wyszedł lewym na górę właśnie Łukasz. No ale tu był zamysł, tu była strategia i tu było wykonanie. Wszystko 3 w jednym. Zaczyna przejmować inicjatywę dość wyraźnie Szczepaniak w tym ostatnim starciu. Słyszymy sędziego ostatni raz zwraca uwagę, bo jednak to jest za mało skoordynowane, te ruchy i ze strony Szczepaniaka, i ze strony Hetchiliego. Ale nie ulega wątpliwości, że ostatnia runda jest na korzyść zawodnika z Dąbrowy Górniczej. Hetchili już na wstecznym biegu. Nie wiem, czy jest ewentualnie tak pewny i przekonany, że dwie pierwsze rundy wystarczą mu do zwycięstwa. Czy jest w tym jakiś może głębszy zamysł, o którym nie wiem. Szybko zareagowali na uwagę sędziego zawodnicy. Przyjął na rękawice lewy sierpowy Szczepaniak. I druga runda zakończona. Zakończona na pewno dobrze dla Łukasza. Pytanie, co z dwiema poprzednimi, a więc czekamy na decyzję trójki sędziowskiej. Thank you.
Stosunkiem głosów 2-1 zwycięża Patryk Hetchili. Nie zgadza się z werdyktem Łukasz Szczepaniak. No też bardzo niezadowolony jest trener Boxing Dąbrowa Górnicza.